Słuchajcie, wielki dzień. Dzisiaj przyjechała kuchnia. Maciek po wielu dniach i nieprzespanych nocach wreszcie zmontował. Bo... w kilometrach szlifowania. Tak. Oklejania i cięcia. No nie, najwięcej to było tak naprawdę gadania wokół tego, nie? No tak, to najwięcej źle, chyba. Źle razy, żeśmy się spotykali, mailowali, w ogóle mierzyli, kombinowali, uzgadniali. Tak, siedzimy tu przed milionem kolorów i właśnie kombinujemy, czy zrobić wyspę w kuchni złotą, metaliczną, czy taką turkusowo lekką, jakby morską. Myślę, że chciałam w ogóle taką kuchnię, w ogóle łódkę zrobić teraz w stylu boho, ale takim miarę, takim minimalizm, nie hippie, tylko taki minimalizm, eleganckie boho, więc to połączenie w tym momencie takiego drewna z tym turkusem może być naprawdę piękne, ale to faktycznie jest zobowiązujące, pewne złote kolory na pewno będą bezpieczniejsze, ale nie takie wariackie. I czy te słoiczki będą tej wysokości, czy tej wysokości? Taka szuflada, że... a nie, bo ta nie wejdzie, bo tam są kable z tyłu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, idziemy. Idziemy zobaczyć, dotarło. Dotarło w pełnej rozciągłości. I tu, tadam, nasza kuchnia. Yeah. No to jest epokowy dzień, bo to zacznie wyglądać jak dom. Słuchajcie, życie w remoncie na ostatniej drodze to nie tylko praca na poli, ale przede wszystkim szykowanie naszych rzeczy, które wyprowadziliśmy z poli w czerwcu 2021 i one potem wylądowały u Adama w domu w różnych kartonach i boksach, więc nadszedł teraz czas, bo mam już ostatnie tam 2 tygodnie do wyjazdu. Więc nadszedł czas na to, żeby to wreszcie segregować, przygotowywać, bo potem będą dopiero kilka dni, kiedy będziemy mogli to wszystko załadować, więc przede wszystkim organizuję zarówno kosmetyki, nasze ciuchy, zabawki, książki, pościel, ręczniki, więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I przygotowanie tego w plastikowe boksy, żeby to nie zwilgotniało. No i między innymi... to widzicie, nie jest bynajmniej second hand. Jest tutaj jakby było trochę tornado wpadło do naszego domu. Jeszcze dzieciaki są właśnie dzisiaj chore i też mi było na rękę właśnie, żeby zająć się tym. Więc tutaj są Bartka stare koszule z roboty pilota, więc czekam jak przyjdzie dzisiaj z poli wieczorem, czy w ogóle będą jeszcze potrzebne, bo nie wiadomo, czy wróci, a jeśli wróci, to pewnie już inne koszule są w firmie, obowiązują. Tutaj już swój boks, najważniejszy mój boks z sukienkami.
Jak myślicie, ile takich sukienek może wejść i ile potrzebuje kobieta na rejsu do świata, szczególnie na 2-3 lata. No, a tutaj jeszcze są rzeczy do segregowania, jeszcze kosmetyki właśnie przyszły rozpakowane już też w skrzynkach. No, generalnie jest masakra, nie? No i są jeszcze książki, ale książki to już po prostu niestety już nie popłyną z nami dalej, więc tak to właśnie u nas. To są kulisy życia na walizkach przez ostatni rok. I to właśnie mówiliśmy wiele razy, że no już najbardziej nas męczy w tym całym remoncie fakt, że już jesteśmy 1,5 roku poza domem i mimo, że my i tak jesteśmy kozacy, że lubimy taki trochę tryb nawet u kogoś przez chwilę, no ale to już nas męczy, że przez 1,5 roku faktycznie nie można sobie zorganizować takiej swojej przestrzeni do końca. Wiele rzeczy jest wciąż w walizkach albo w łóżkach, bo nie ma miejsca. No wiecie, wyprowadziliśmy w końcu całą naszą poli na zewnątrz, więc to cały ten nasz dobytek, nie wszystko wywaliliśmy, sprzęt, ciuchy, wszystko, książki dalej gdzieś z nami tutaj kursuje. Więc co, no i za chwilę ładujemy znowu i będziemy mieli nadzieję, że waga poli będzie w miarę stabilna. I nie przekroczy tylu ton, kiedy ostatnio zobaczyliśmy w czerwcu, chociaż ostatnio jak widzimy ile rzeczy niestety nowych przychodzi, plus taki sprzęt, dodatkowe szpachtle, tony żywicy, to... Moje sukieneczki, kochanie, tutaj to jest pikuś, naprawdę. No, to co? Ile tych sukienek? Ile będę potrzebowała na najbliższe 3 lata? Jak myślicie? Piszcie w komentarzach. Słuchajcie, tyle ludzi jeszcze na salonie nie było. Oj, było, było. Tylko tak? Przy okazji jakiejś imprezy, a impreza. Nie przy okazji. No, ale dzisiaj to wygląda jak impreza, słuchaj. Dobra, tylko tam uwaga na tą, armia na tą farbę, nie? Poduszkowców na dzisiaj, słuchajcie, u nas. Żebyśmy nie pociorali tego kanta. No inaczej nie wiemy, musimy to odkręcić. Jednak. Sekunda. Się robi. Jeszcze na koniec dodaliśmy coś. Jedziemy. Zaraz będzie uwolniony pacjent. I pierwszy się ogłę. Co? Pierwszy się ogłę. Marta ich nie otwiera po prostu. A tam wszystko podłączone? Co? Tam już tylko wejdą firanki i będzie z głowy. Ale to firanki będą. O kurde. To przeszkadza, nie? No. Co się dzieje? Tam będzie więcej światła. Kurde, masz. Co konie? No wygląda pięknie w porównaniu z tym, co kiedyś było. To jest nasz potwór Volvo 12-letni, który doznał, jakby to powiedzieć, wpadł do kosmetyczki. Pani kosmetycz, mogę nagrać? Pan kosmetolog! Zrobiłem mu tylko paznokcie, tak się... Tylko minikir. Co się stało z pacjentem? Nie pytaj się, czy możesz nagrywać ludzi, bo to wiesz. Zapytałam w trakcie. A, okay.